Polsce jest prawie 10 milionów ludzi, którzy mają 60 i więcej lat. Od 2015 roku osoby te skupione w uniwersytetach trzeciego wieku, radach seniorów, różnego rodzaju organizacjach mają swoje przedstawicielstwo w postaci Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Taka ogromna rzesza ludzi zasługuje na to, żeby ktoś był rzecznikiem ich interesów i ich reprezentował na różnych szczeblach, zarówno samorządu, jak i rządu, parlamentu, senatu. 30 września kończy się trzecia kadencja. Seniorzy już przygotowują się do swego rodzaju wyborów w każdym województwie. Stąd dzisiejsza konferencja w Kołobrzegu, podczas której podsumowano dotychczasowe działania i zachęcano do kandydowania do kolejnej kadencji. Będziemy składali wnioski do parlamentu na nową kadencję. I dzisiaj uczestniczą w tej konferencji wszyscy kandydaci z całego województwa, z różnych miejscowości i z różnych ugrupowań senioralnych. Do tej pory Parlament Seniorów aktywnie współpracował na przykład z Najwyższą Izbą Kontroli, która zajmowała się m.in. nadużyciami w stosunku do seniorów, ale też z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Seniorzy mieli także swój duży udział w programie Emerytury bez podatków. Jest bardzo, bardzo dużo spraw, które albo nie zostały załatwione satysfakcjonująco, albo w ogóle nie zostały załatwione. I tutaj wciąż walczymy o plan alzheimerowski na rzecz osób chorych na chorobę Alzheimera, bo to jest poważny problem i medyczny, i społeczny i dotychczas nie doczekał się na rozwiązanie. Również bardzo usilnie śledzimy wszelkie rozwiązania senioralne Polskiego Ładu. Obywatelski Parlament Seniorów liczy 460 delegatów. Jego kadencja trwa 3 lata.